Pani nasz cel, pani komando. Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Star Wars Battlefront 2. Ludzie zobaczą, co tu zrobiłeś. Cała galaktyka po niebie jest przerażona. Dziwnie tylko, że nie ratujemy cywilów. Cywile są nieistotne. Chodźcie, ludzie ewakuują się. Macie pozwolenie na opuszczenie przestrzeni. To imperialna planeta. Powinniśmy ją chronić. Dokładnie, powinniśmy ją chronić, no i to nam się oczywiście nie podoba. Zarówno Aiden, jak i mi się to nie podoba, że po prostu jest taki terror. Skoro to jest planeta lojalna Imperium, to czemu ludzie... Czemu oni niszczą tą planetę tam na górze, jak widzicie, tymi satelitami? Wiecie, w ogóle gram już na online, mam już połączony tutaj połączoną grę z siecią, bo niestety te kamienie milowe się nie zaktualizowały. Nie zaktualizowały się niestety, nad czym ubolewam. W dodatku naraziliśmy naszych żołnierzy. Zaczną się ewakuować, gdy dostał rozkaz. Odwaga w obliczu tej burzy dowodzi dyscyplinę. Chodzi o to, że wiecie... ...wpływuje na wcześniejszą ewakuację? Gleb nadzoruje szkołę przyszłych dowódców Imperium. Szkoli lojalnych, skutecznych żołnierzy. Takich jak Aiden i ja. A teraz prosi nas o przysługę. Mieszkańcy Bardos są wierni Imperium. Czemu mam skazywać ich na cierpienie? Robimy to wszystko na dobra ogółu, pani komando. Ja tu nie widzę nic dobrego, agencie Husk. Bardos było naszym domem. Imperium to nasz dom. Operacja Popiół to test, który sprawdzi, czy jesteśmy godni tego, czym się stanie. Jakbym słyszała ojca. Może to dlatego, że słucham rozkazów admirała. Pamiętaj o hierarchii służbowej. Dobra. Teraz chyba musimy iść tam. Proszę, pan komandor. Na samą porę. Aiden Versio. Przysłany admirał. Jestem na finale, żeby ryzykować dla mnie życiem swojej córki. Cel znaleziony. Idziemy, Gleb. Będzie mi wydawać rozkazy. Pięknie. Ej, co to? Niech on jest ze mną. Reszta zostaje tutaj. Nie są dla nas ważni. Pani komandor. Mamy statek na lądowisku numer 2. Tam jest bezpiecznie. Idźcie, już, idźcie, już! Hej, co ty? Nie! Stać! To nie jest nasza misja. Spocznij. W porządku, zabierzemy was. Idźcie. Nie możesz! Jestem twoim dowódcą! Spocznij! Aiden, nasze rozkazy są jasne. Mamy przewieźć protektor Gleb samą. Sytuacja się zmieniła. Rozejrzyj się wokół siebie. Czy tak powinno wyglądać Imperium? Del, proszę cię, nie rób tego. Powinno ratować cywilów przed czymś takim jak Operacja Popiół. Właśnie. To jest nowe Imperium. Skoro tak, to nie chcę mieć nic wspólnego z nowym Imperium. Wykonuję tylko rozkazy mojego dowódcy. To są twoje rozkazy. To są twoje rozkazy. Jeśli tak, to dopuszczasz się zdrady! To są twoje rozkazy? Tak. A ja mam swoje. Opuść broń. Nie posłyszeć, twoje dach cię zgubi. Admirale Versio. Komandur Versio. I agent Mikko porzucili misję, dopuścili się zdrady. Przykro mi. Rozumiem. Przywieź do mnie Gleb. To twoja misja.
Ja zajmę się zbiegłymi zdrajcami. No i niestety, albo stety, no ale dokładnie, no tak ma być. Po drugiej stronie placu jest przejście. To nasza droga. Ognia! Ja też bym tak postąpił na miejscu Aiden. Przecież to, co się teraz dzieje, to nie powinno tak być. Bo samo Imperium nie jest złe, tylko to, co oni robią teraz, po prostu to jest, wiecie. Trzeba się tutaj rozejrzeć, bo ja chcę zdobyć wszystkie znajdźki, bo za to też są kamienie milowe, żebym nie musiał potem powtarzać tych misji. To było paskudne, ale koniecznie. Zabiję Denazdele. W porządku, pani komandant. Chodźmy. No dalej, do przejścia. Czekajcie, dobra, tutaj... Tutaj nic nie ma, prawda? Nie, dobra, to idziemy w takim razie do celu. No i kurczę, ciekawie mnie strasznie, jak się dalej fabuła rozwinie. Naprawdę, bo to się robi coraz bardziej interesujące. Ruszam. Musimy dotrzeć do Corvusa i uciec. To nasza jedyna szansa. Luke Skywalker dobrze mówił. Potem właśnie mówił. Musimy zniszczyć działa przeciwlotnicze. Jest kiepsko. Weź się w garść, agencie Miko. Cywile na Corvusie liczą na nas. Nie mamy już komunikatorów imperialnych. Corvus nie będzie wiedział, że się zbliżamy. Coś wymyślimy. Dobra. Idziemy w takim razie. Powiem wam, że grałem troszkę wczoraj na online'ie i strasznie mi się podoba Battlefront 2 jako tutaj właśnie na trybie online. Grałem właśnie na Kashyyyk, taki tryb przejmowania punktów jako klony przeciwko droidy. Zostaliśmy skazani. Będziemy się bronić albo zginiemy. Tak, pani komandor. Tutaj chodzi o dobro ludzi, a nie o sianie terroru. Tam wyłączymy obronę przeciwlotniczą. Dobra. Dobra, tutaj idą żołnierze. Hakuj. Dobra. Ja tutaj mam pod ręką też tablet. Więc ja będę wiedział. Dobra, nowe zdolności. Wyposaż karty. Przepraszam was za ten odgłos, ale po prostu. Ale niestety. Mam PlayStation obok i. No. I po prostu... No, on chodzi jak odkurzacz, tak głośno troszkę i dlatego jak nie ma muzyki, to możecie to słyszeć. Potrzebna neutralizacja. Czy jest ich tutaj sporo? Porażenie obszarowe. Dobra, biegniemy dalej w takim razie. Trzeba dotrzeć tam, ale... Z tego, co pamiętam, co było na filmie... Uciekających statków, nie tylko my chcemy bezpieczeństwa. To chyba trzeba było jakoś iść tędy. I gdzieś tutaj był ten... A nie, dobra, nie. Nie, dobra, nie, tutaj nie. Jest tutaj masa tych rzeczy. Czekajcie sekundkę dosłownie. Dobra, już wiem. Musimy pójść tam.
Wiecie, to chodzi o to, że potem... Potem będzie dużo prościej, jak zdobędę wszystkie te znajdźki. No i przy okazji to będzie też poradnik dla was. Wy będziecie wiedzieli, gdzie one są. To się wam przyda właśnie. Niestety w pierwszej misji nie zaliczyło mi tych znajdziek. Mimo, że znalazłem wszystkie trzy, to niestety... To niestety... Tak, tędy. Zachowajmy ciszę, to nas nie zauważą. Zrozumiano. Czekajcie, tam jest... Tam jest trzecia znajdźka. Ale jak mamy tam... dojść? A, da się to zhakować? Potrzebne hakowanie. A, no widzicie, czyli jednak się da, dobra. Łatwo to by było do ominięcia. Dobra. Czekajcie sekundkę, trochę tu zwolnię. Czekajcie, czekajcie. Czekaj na mój znak. Bo ja tutaj muszę się zorientować... Jeszcze gdzie będzie kolejna znajdźka. Dobra, kurczę, oni do mnie tutaj strzelają. Dobra, zaraz to sprawdzę. O kurczę, ile ich tu jest? Wiecie, potem to się przydaje, bo dostajemy za te cele dodatkowe pieniądze. Projdzie hakowanie. Dobra. A dobra, nie dostałem tutaj nic za to. Porażenie. Dobra, musimy iść teraz tędy. Wiecie, jeżeli chcecie mieć kampanię na 100%, musicie zdobyć wszystkie te przedmioty kolekcjonerskie. Mi się niestety... Niestety jest, ja mam jakiś błąd gry, że pokazuje mi, że znalazłem wszystkie przedmioty w... Właśnie... Że znalazłem wszystkie przedmioty, ale nie zaliczyło mi kamienia milowego. Napisałem nawet do supportu Electronic Arts. Ale no, powiedział mi Gostek, że nie mogą teraz jakoś tego bezpośrednio naprawić. Ale mam nadzieję, że w jakimś nadchodzącym patchu to naprawią. No, jest ich tutaj trochę niestety. Dobra, musimy ich tutaj załatwić. Trochę poćwiczyłem grając na online, więc jak widzicie, idzie mi tu trochę teraz lepiej. Dobra, zaczekajcie sekundkę. Zaczekajcie. Dobra. Kolejna znajdźka jest tu. Dobra, mamy kolejny przedmiot. Aha, no i dobra, i to jest chyba tyle, jeśli chodzi o tą misję. Także dotrzyjmy dalej. Jest AT-AT. Działka AT-AT naruszą przeciwlotnicze turbolasery. Dokładnie. A jeśli zniszczymy antenę celowniczą, wyłączymy wszystkie działa... Musimy w takim razie teraz zhakować AT-AT. Skanowanie. Dobra, hakujemy w takim razie. Hej, mamy łączność z kanałami Imperium. Połącz mnie z Corvusem. Pani komandor, mam tych cywilów, których wysłała pani na statek. Dobrze, zarządzam blokadę.
Husk przyśle żołnierzy, aby przejąć korwetę. Tak, pani komandor. Czego by nie gadali, jestem z panią. Ostrożnie w tej burzy. Dobra, mamy AT-AT. Widzę działa przeciwlotnicze. Zajmę się nimi. Więc powinniśmy bez problemu zniszczyć te... Dobra, trzeba zniszczyć działka przeciwlotnicze. Nie mogę uwierzyć, do czego posuwa się admirał. Wykonuje swoje rozkazy. Jego rozkazy nie są dobre. Nasze też nie były. Musimy zabrać cywilów z Vardos. I co wtedy? Najpierw zwiejemy z przestrzeni Imperium, a potem coś wymyślimy. No, coś się wymyśli, wiadomo. Musimy celnie strzelać. Dobra, strzelamy dalej. Zniszczmy tą pelotkę. Musimy zniszczyć tego TIE'a ładnie. Teraz AT-ST tutaj. Tam! Główna antena celownicza. Gdy ją zniszczymy, wyłączą się wszystkie wieżyczki w sektorze. Rozwal ją, ja oczyszczę nam drogę na Corvusa. Kurczę, nas nieźle biją. Rozwalmy tutaj tych żołnierzy. Musimy zniszczyć tę antenę, pani komandor. No wiem, spokojnie. Już niszczymy. No i ładnie. Udało się! Broń w tym sektorze została wyłączona. Do Corvusa. Odlatujemy z Vardos. Podejdę jak najbliżej okrętu. Naszą drogę blokuje barykada. Znowu ten TIE, kurczę. On nam nieźle zabiera obrażenia. Czy zadaje? AT-ST czy... Kurczę. Ale nam tutaj oni nas, kurczę, ale po nas jadą niedobrze. Musimy kontynuować ostrzał, nie mamy do końca się. Pani komandor, ściana! Dobra robota, pani komandor. Dobra, kurczę. Barykadę. Jest już prawie po wszystkim. No nie, i znowu ten TIE. No już, kurczę, spadaj. Corvus, już prawie jesteśmy. Szybko, pani komandor, za burza. A dobra, to jest nasz statek. O nie, Aiden nad nami! Kurczę, co? Opuśćcie rampę i zabierzcie wszystkich! Co tu się dzieje? Tak, pani komandor, ale ta błyskawica powoduje spięcie w układach. To może chwilę zająć. Wiecie co, będę teraz robił misjami w takim razie. Skoro już mam tutaj... skoro mam już... Atakują naszą załogę! Internet i widzę jakby te kamienie milowe, kiedy skończę misję. Będę robił to misjami, a nie tak jak wtedy. Wtedy nawet nie wiedziałem, wiecie, kiedy są jakieś checkpointy. Potrzebna neutralizacja. Kiedy jakieś te. Teraz już wiem.
Także odcinki będą trwać tyle, ile będzie trwała dana misja. Kurczę, skubane dalej jeszcze się trzyma. Załatwmy. Kurczę, kolejnego AT-AT nie mamy szans rozwalić. O kurczę, ale oberwałem. Zrobią wszystko, by nie dać nam wystartować. Zabiorę nas stąd, jak tylko dostaniemy się na Kurczę, co ja mam teraz zrobić tutaj? Pokaż mi zagrożenia. A dobra, on jest po mojej stronie akurat. Kurczę, niedobrze. Ale ich tu jest. Ale dobra, padł w takim razie. AT-AT Corvus też nam pomaga. I tutaj strzela w... tą maszynę kroczącą. Dobra, AT-ST. Spróbujesz ciągnąć ogień. Wypadek przy pracy. Dobra, mamy w takim razie ukończyliśmy misję burza. Dalej naprzód! Zabieraj nas stąd! Robi się! Admirale Versio. Agent Husk melduje się. Misja wykonana, sir. Gratuluję, komandorze Husk. Wewnętrzne rubieże mgławice Vorpal. Więc... nie jesteśmy zupełnie sami. Została część załogi. Chronili uchodźców przed tymi, którzy odmówili. Co z nimi? Wstrząśnięci. Zmieszanie. Ale cali. Pytanie tylko, co dalej? Musimy ostrzec ludzi. Kogo? Rebeliantów? Wtrącą nas do więzienia Słoneczna Plama, zanim cokolwiek powiemy. Dlatego uważam, że powinnaś wziąć Corvusa i odlecieć. Zostaw mi myśliwiec Taj, włączę sygnał alarmowy i poczekam na rebeliantów. Naprawdę myślisz, że mogłabym cię zostawić tu całkiem samego? Del... oddział Inferno to my. Ty i ja. Tu Aiden Versio z imperialnej korwety Corvus. Wzywamy na pomoc członków Sojuszu Rebelii. Poddajemy się. Wezwać generała szybko. Więc podejrzewałeś pułapkę?
Ale wpuściłeś ich na pokład. Powtarzasz, żebym podejmował ryzyko. Taka decyzja wydała mi się najmniej odpowiedzialna. Tak trzymać. Cześć. Jestem generał Lando Calrissian. A wy musicie być dezerterami, o których tyle słyszałem. Generał? Powiedzieliśmy już twoim ludziom wszystko, co wiemy. Przejdźmy się. Okej. Co to ma być? Zły pomysł. Pomóżcie z zakładem. Shreef uważa was za szpiegów. A ty co myślisz? Myślę, że się boicie. Chcecie ujść z życiem. Dobra, w takim razie jeszcze chwilkę tutaj. Wiecie co? Daliście dobry cynk operacji Popiół. W zamian załatwiłem 2 myśliwce specjalnie dla was. Chwila. Puszczasz nas wolny? Zacznijcie nowe życie w bezpiecznym miejscu. Żebyście mogli nas śledzić? Nie mamy na to czasu. Odkryliśmy, że Nabuł jest kolejnym celem operacji Popiół. Powstrzymajcie to. Raczej sobie poradzimy. Mylisz się. Imperium się zmienia, podobnie jak jego taktyka. Skoro tak, to może polecicie z nami? Pomożecie uratować Nabuł? Nie planowaliśmy dołączać do rebelii. Nikt was o to nie prosi. To niepowtarzalna oferta. Możecie odlecieć, albo pomóc nam to zatrzymać. Jesteście gotowi walczyć razem z nami? Cóż, jestem zwolennikiem dawania drugiej szansy. Chodźcie, zaprowadzę was do statków. No okej. Okay. Nie potrafimy nawet latać X-Wingami. Dla takich agentów to łatwizna. Jaką mamy alternatywę, Aiden? No? To jak będzie? No bo... Ojczysta planeta Imperatora, oni tam już mają te swoje... Myśliwce, rozpocząć latarcie! Lando, masz idealne wyczucie czasu. Okej, okay, akurat w tym momencie skończymy nasz odcinek. Jeżeli odcinek się wam podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii ze Star Wars Battlefront 2. Cześć!